Dawid! Zaraz wracę. A gdzie ty idziesz? Całe szczęście, że cię zobaczyłem. Czułem, nie mówi. Nic. Ja się muszę oddalić, bo jestem w potrzebie. Jurek, jak ty to robisz? Ja nic nie robię. Ignoruję. Nie zwracam uwagi. Nie odbieram telefonów, nie odpowiadam na listy, nie chodzę na randki. W ogóle nic nie robię w życiu. Nie prowadzę samochodu, nie znam się na komputerze. Może przez to się znam trochę na kobietach, a poza tym wiesz, no, czasy są takie, że wystarczy nie być impotentem, a już się jest w czołówce europejskiej. No, godzina wybiła, muszę się oddalić. Czy mogą panie krótko opowiedzieć o swojej przeszłości artystycznej? Właściwie nie miałyśmy przeszłości artystycznej, ponieważ jesteśmy z zawodu nauczycielkami. Troszeczkę śpiewamy. O! A troszeczkę gramy. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem. Dzień dobry. Super. Czy jest pani osobą pełnoletnią? Co to ma za znaczenie? Co to? O ten wiek. Tak. Czy może pani zdjąć ten płaszcz? Chyba nie. To jak pani potrafi ściągnąć płaszcza, to co pani potrafi? Potrafi powiedzieć wiersz. Jak pani mówi? To zaśmiało, mój panie hrabio. Wcale po kupiecku zbliżyłeś się pan po towar. Proszę, ładnie z tymi rękami, zaczniemy od tego... Wątek towaru. Tak, po towar. Po towar. Proszę tak ładnie z akcentem. Po towar. Po towar. Po towar, gdzie łokieć, gdzie są szalki szlachetnie... Gdzie karta telefoniczna i lustro przejrzyste. Co ty robisz? Jak możesz, kochana moja, szowinistyczne męskie świnie, trędne obleśne świntuchy. Kurna chyba. Pani, dziękujemy. Potrafię taki szpagat, potrafię kotka, mrał. Kto to jest? Jak to kto? Tusia. Panowie, co wy w ogóle robicie? To wszystko nie ma sensu. Ameryka to jest schody. Schody, pióra, iluminacje, limuzyny, Lincolny. A tu Rumunia po prostu. Co wy chcecie z tym wszystkim zrobić? Słuchajcie, co wy chcecie z tym zrobić? Po co to robicie w ogóle? Policja? Dzień dobry, ja chciałam zgłosić napad. A właściwie to próbę napadu. No nie wiem, jakiś facet drzwi mi wali. Nie wiem, co się dzieje. Na zewnątrz tutaj zaparkowany samochód z jakimiś dziwnymi facetami. Przyjeżdżajcie, szybko, błagam was. Bo facet mi drzwi wywali. Starczy, synek. Ale to super. Starczy, mówię. Tylko drogi mi pilny na Eden, na grudek znaczy. Jak wam wiadomo, jakiś przyjezdny kutas podkupił mi parcelę. A ja tam chciałem założyć fabryczkę o profilu farmaceutycznym. Tak? Zna ktoś tego skurwysyna? Dobra. Obserwujcie go, ale z daleka. Chcę wiedzieć, co on tam wyprawia. Przepraszam, do Edenu którędy? Dziękuję. A mogłem wziąć ten interes w swoje ręce. Miałem szansę. Uwaga, uwaga! Dzisiaj wielkie otwarcie nocnego klubu Eden. Eden to znaczy szał, wspaniały ciał. Panowie, zapraszamy. Dzisiaj wszystkie dziewczyny są wasze. Dziewczyny jak maliny, rude, czarne i blondyny. Co ty na to? Uwaga, uwaga! Dzisiaj wielki otwarcie się nowego klubu Eden. Uwaga, uwaga! Dzisiaj wielki otwarcie się nowego klubu Eden. Eden to znaczy szał, wspaniały ciał. Eden to znaczy szał, nagi udział. Czekają na panów piękne dziewczyny, brudne, blondyny. Odkąd pieprznęła ta dyskoteka, to tu z nudów pijają można zjeść.
Mazur przejął, bo ja coś by zorganizował, jak striptease, coś. Nie przejmuj się, bracie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet striptease nie można po ludzku obejrzeć. Dziura. Striptease? Zorganizuję wam striptease. A ile dajecie? Coś dobrego. Zdychę. Dychę. Za striptease. Mało dwie. Dwie. Dwie dychy. Dobra, niech stracimy. Starczy. Ale to ma być męska... Coś dobrego. Mam nadzieję. Podobnie. Uważaj. Tak jest. No i czekamy na rozrywkę. Muzyka! Zagadka! Z jakiego to filmu? Przypomnę, że amerykański. John Travolta. Dobry. Jeśli panie w sprawie pracy, przykro mi, etatów wolnych brak. Powiem krótko. Tych świństw ma tu nie być. Ale jakich świństw? Przecież to jest rozrywka. A była pani tu? Nie byłam. I nigdy nie będę. Trzeba skończyć z tą rozpustą. Ale proszę panie, z jaką rozpustą, kochana? Czy pani nie widzi, że czasy się zmieniły? No. To po prostu dziewczyny tańczą. Nam tego nie potrzeba. Ale chłopom potrzeba. Albo się wyniesiecie, albo kamień na kamieniu z tej Sodomy nie zostanie. Ty, a może z księdzem pogadamy? Czego one chciały? A nie jest, że ten, muzyka za głośna. Kurwysynu, jeśli myślisz, że się tak łatwo z tego wyplątasz, to się grubo mylisz. Nie rozumiem. Nie rozumiesz, kurwa? Nie przyklinaj. To wam tłumaczę. Nie chcę waszego lokalu, rządź się sam. Ale haracz wzrasta do 3000 marek. Bujaj się, ty buraczyno.